Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. A dziś tak na krótko, żeby was nie męczyć przy weekendzie. Zobaczcie na szybciutko 2-3 słowa o rzepaku. Tu mamy odmianę karłową z KWS-u. Widać samosiewy ponad nią, które górują. Bardzo niska odmiana, nie wiem czy ona ma metr wysokości w chwili obecnej. Poprzeczniak obsiany Umberto. Tak mi się wydaje, też od razu, tak, tu będzie Umberto, od razu widać różnicę, że jest większy. A tu mamy taką mieszankę zasianą, odmianę półkarłową po tej lewej stronie z odmianą tradycyjną. Na tej zasadzie tak sobie rozkminiliśmy z Mariuszem, że chodzi o to, żeby odmiana półkarłowa zagęściła nam się od ziemi, powiedzmy, do tej wysokości metra, a tradycyjna gdzieś tam od tego metra do metra, nie wiem, 40-50, żebyśmy mieli taki zbity łan łuszczyn na przekroju tam, powiedzmy, metra, tak w teorii. Z jednej strony niby spoko, bo odmiana półkarłowa miała wcześniej kwitnąć, ta miała tradycyjnie później kwitnąć, a w pogodzie to się jakoś tak inaczej zrobiło, że one dwie naraz kwitną i miał być taki fajny łan wyrównany. Z jednej strony niby spoko, fajnie, z drugiej strony no kombajn będzie miał gorzej, no bo jednak tej masy będzie musiał od samej ziemi zbierać, żeby te łuszczyny połapać. Dobra, przejdziemy sobie do ścieżki. Jestem w rzepaku po to, żeby, ponieważ zastanawiam się bardzo mocno nad... Zobaczcie, tu mamy też Umberto. No w chwili obecnej Umberto miejscami nawet pod 2 metry ma. Powiedzmy, kamerę mam na wysokości oczu. I tak miejscami ma... O, tu tego nie widać. No mniejsza, musicie mu wierzyć na słowo. Jestem na polu, bo tak weryfikuję sobie, zrobiło się ciepło, czy nie mamy pryszczarka. Jednego już znalazłem. Znaczy już raz nagrywałem i znalazłem i pryszczarka, i słodyżka. No, o, tu, poleciał pryszczarek. Dobra, czyli no są te szkodniki. Słodyżek to już teraz możemy machnąć na niego ręką, jeżeli siedzi w kwiatach, bo jeżeli siedzi na tych dolnych pąkach, a też jeszcze ich jest sporo, zobaczcie. Jeszcze tu jest ich sporo. Nawet niżej, oj, kamera dostała. Nawet tu niżej, a tu widzimy efekt prawdopodobnie przymrozków. Te takie żółte pąki, ale też niekoniecznie z różnych przyczyn mógł rzepak je odrzucić. Ale mamy też i pąki jeszcze nie zawiązane. Pąki, które jeszcze nie kwitną. O, zobaczcie, no tu jest praktycznie rzepak wyżej ode mnie. Ja nie jestem co prawda kolosem, ale ten pod 2 metry może mieć. No, niewysokość rzepaku świadczy o plonie. I tak chodzę i się zastanawiam, co z zabiegiem insektycydowym. Tak wygląda łan, już ścieżki praktycznie są pozrastane. I no i tak pomału zakładałem, że już więcej zabiegu żadnego nie zrobię. No ale no jest tych pąków jeszcze, prawda? Zobaczcie. Praktycznie, no, praktycznie każda roślina jeszcze tego ma. Nawet sporo. O, no tutaj gdzieś, powiedzmy, przy ścieżce, więc to też jest inaczej. Zawsze to coś tam poodbija, ale jest jeszcze pąków sporo. I te pąki już na pewno nie będą chronione. Nie chodzi mi tu o zabieg fungicydem, bo absolutnie zabiegu fungicydem już wykonywać nie będę. Ale chodzi właśnie o, przede wszystkim o zabieg insektycydowy. Zobaczcie, no mimo wszystko jest tam jąszcześć fajna łuszczyn. Wysoko. Tutaj Umberto najmniej chyba, znaczy może nie, źle, nie najmniej, ale na pewno mało, w dużo mniejszym stopniu ucierpiał niż inne odmiany, jeżeli chodzi o te wczesne przymrozki. Wracając do zabiegu, zastanawiam się, jak go wykonać i prawdopodobnie, jeżeli zdecyduje się na jakiś zabieg, a w teorii do środy ma padać, znaczy do środy, poniedziałek, wtorek i w niedzielę ma coś tam popadywać, więc zabieg nie wchodzi w grę w tych dniach. Już ścieżki na pewno przez ten czas ma się zrobić cieplej. Na pewno się też bardziej zarosną. Tutaj jest ścieżka, która z tego względu, że z ukształtowania terenu jest dwa razy przejeżdżana zawsze. No i widać, że jest zmasakrowana. Przejdę do innej ścieżki. Zobaczcie, na te ścieżki zawsze wyjazd jest szerszy, ale ogólnie zobaczcie, no ścieżki są zrośnięte, prawda? I w tym wypadku już na pewno wchodzi w grę mocne uszkodzenie ich. Dlatego też, o, zobaczcie ten rzepak, no jest fajny, wysoki. I dlatego też
no szkoda mi wjeżdżać po całym polu i prawdopodobnie zdecyduję się na wykonanie zabiegu tylko dookoła. Nie, teraz pytanie dookoła pola, czyli jak, bo tu mam jedno pole, tu idzie droga, gdzie ten taka zielona wyspa, tu idzie wzdłuż droga, o. No i za tą drogą jest drugie moje pole. I teraz pytanie, czy zrobić zabieg dookoła tamtego pola, ciach, 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 i dookoła tutaj tego pola zakończyć, potraktować to jako jedno pole. Czy każde pole potraktować z osobna, bo szkodniki wlatują od boków, od miedzy gdzieś tam, tak? Wiadomo, że nie jest tak, że one od razu na środku się pojawiają. No i prawie i bardzo często ten drugi zabieg właśnie wykonuje się tylko dookoła pola. Ale że mam tutaj dwa pola koło siebie, to tak zastanawiam się, jak to potraktować. Jeżeli się zdecyduję na zabieg, to na pewno zastosuję Proteusa. Zobaczcie, no rośliny popadało, to wiadomo, rośliny są zielone. Tam gdzieś jakieś starsze liście dolne, wiadomo, coś tam się odrzuca, ale ogólnie jest zielono. Tu na dole jeszcze pąki kwiatowe. Oj, daj mi wejść tutaj. O, tu mamy ewidentnie efekt przymrozków, czekajcie. O, zobaczcie, to jest przymrozek. Widzicie? Cały ten pęd obok brak łuszczyn, to jest efekt przymrozku. Jeżeli się zdecyduję, to tak jak wspomniałem, Proteusa zastosuję i na pewno zrobię zabieg dookoła pola, a nie wjadę w cały łan. Zobaczcie, no jest sporo jeszcze tych pąków niezakwitniętych. No i te łuszczyny, które będą z pąków, już nie będą chronione. Widzicie? No to jest trochę od skraju, od ścieżki, o, ale zobaczcie, w łanie też są. Także tutaj jeszcze sporo łuszczyn może zakwitnąć, sporo kwiatów może zakwitnąć, sporo łuszczyn może się wytworzyć. Ten rzepak jeszcze na pewno urośnie, bo gdzieś tam łuszczynki od siebie są jakieś dobre centymetr, 2 centymetry od siebie, więc 10 łuszczyn to powiedzmy 20 centymetrów jeszcze rzepak może pójść do góry. Oczywiście to jest tutaj na tych bocznych pędach, na tych niższych, więc on też zaraz tak nie urośnie, nie wiadomo jak bardzo. Ale jednak cały czas będzie rósł, cały czas te ścieżki będzie zakrywał. No w chwili obecnej rzepaki wyglądają fajnie. Dlatego wydaje mi się, że ten zabieg dookoła pola ma sens. Ale na pewno nie będę wjeżdżał w cały łan, bo mi go szkoda po prostu. Bo mi szkoda mi rzepaku, szkoda tych ścieżek. 27 metrów mam opryskiwać, więc jak dookoła oblecę, to już też kawał pola potraktuję ochronie. To będzie na tyle. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!